Obejrzałem właśnie pierwsze dwa odcinki The Acolyte. Akolity. Nowego serialu ze świata Gwiezdnych Wojen, który wyszedł na Disney Plus. Pierwsze dwa odcinki przynajmniej wyszły. Pierwszy odcinek spowodował, że czułem, że zmarnowałem pół godziny swojego życia. Mam wrażenie, że przez platformy streamingowe twórcy serialów zapomnieli, jak się powinno robić seriale. Kiedyś jak. Seriale wychodziły w telewizji, miały swojego pilota, czyli ten pierwszy odcinek, który miał zachęcić jak największą liczbę osób do oglądania następnych, do zachęcenia widowni, żeby wyczekiwali na nas, na premierę następnego odcinka. Był też takim proof of concept, takim dowodem, że ten serial zadziała dla wytwórni od Reżyserów, że w ten sposób chcę poprowadzić ten serial, tak on będzie wyglądał, tak się zaczyna, dajcie nam więcej pieniędzy na następne odcinki. To były dwa główne cele odcinków pilotażowych. I aktualnie odcinkami pilotażowymi na platformach streamingowych są dwa, a czasem nawet i trzy odcinki. Chyba dlatego, że nawet twórcy wiedzą, że pierwszy odcinek nie zachęci widowni do oglądania następnych, bo jest tam po prostu za mało w nim. W tym jednym odcinku, dlatego wypuszczają na premierę od razu dwa albo nawet trzy odcinki. Co widać, szczególnie po tym pierwszym odcinku Diacolite, jaki on był cholera nudny. Nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy, do czego to porównać, to Naruto, które miało 700 odcinków czy 800, coś koło tego, przynajmniej no, już z Shippudenem i filerami. Takich kanonowych jest 500 jakieś chyba, ale no nieważne. I w Naruto, w pierwszym odcinku, mamy przedstawione po części backstory, nie całe, ale po części backstory głównego bohatera: kim on jest, jak on się zachowuje, jak reaguje na sytuacje, które się dzieją wokół niego, jak go postrzegają inni ludzie. Mamy akcję, pod koniec odcinka jest zarumbista scena, muzyka, jest hype na następny odcinek. W akolicie nie ma absolutnie nic z tego. Odcinek zaczyna się od sceny walki, która ma nawet całkiem niezłą choreografię. To muszę przyznać. Choreografia jest całkiem git. Tylko kończy się strasznie głupio. B biję się z myślami, czy wchodzić w spoilery, czy nie, ale. O części rzeczy nie będę mógł powiedzieć, jak nie wejdę w spoilery, więc trudno. Najwyżej odkliknięcie. Więc uwaga, spoilery. Na początku pierwszej sceny ginie Jedi. <laughs> Ginie Jedi, którą gra y, Carrie Ann Moss, znana z, głównie z Matrixa, przynajmniej u nas w Polsce, y, jako Trinity, i ginie od y, rzucanego sztyletu w serce. Okej, okay, do, dostała w serce, dobra, zgięło ją, okej. Okay. Tylko, że w Star Warsach już wcześniej postacie przeżywały o wiele gorsze rany. I mean, sorry, Darth Maul przeżył przecięcie na pół. Mm, nawet, nawet w Knobim osoba przeżyła bycie przebitą mieczem świetlnym. Przez środek klatki piersiowej i się no, przeżyła, no, co, no nic się nie stało. Sztylet? Jakiś to taki, taki króciutki nożyk tak w klatkę zabił Jedi. No dobra, okej, okay, w serce, no, whatever. E, nie wiem, ta końcówka tej walki mnie nie zachwyciła. No i potem, potem przechodzimy do innej postaci, która hmm, wygląda znacząco podobnie. I zostaje ona aresztowana przez Jedi za zabójstwo właśnie jednej z mistrzyń Jedi. Bo wyglądają identycznie. Bo jak się okazuje, nasza zabójczyni jest złą siostrą bliźniaczką głównej bohaterki. Ej, trop stary jak świat. Zły brat bliźniak to, to, jest, to, to jest trzon z serialu. Jeden z najstarszych, po prostu utartych szlaków w serialu, który, z tego co można przeczytać z recenzji na Rotten Tomatoes, na przykład. Ma być new version of Star Wars i, i że w ogóle wprowadza new refreshing path, nowa orzeźwiająca ścieżka przez zabieg fabularny, który jest kuźwa zły brat bliźniak i to jest problem, główny problem głównej bohaterki? No, dobra, okej. Okay. Wow, lecimy dalej. A, a czemu ją poznali? Nie przez jakieś hologramy, nagrania, tylko przez świadka naocznego. Czyli mają jednego świadka naocznego i żadnych innych dowodów, i chcą od razu ją przed, postawić przed Radą Jedi i ją osądzić. No dobra. Nie ma żadnych innych dowodów, nawet tego, że nie było jej tam w pobliżu, cały czas była na statku yy, Federacji Handlowej, bo, bo główna bohaterka jest mechniczką, nie mechaniczką, jest mechnik, nie mechanik, jest mechnik. Okej, okay, musieli zmienić słowo, nie wiem, po cholerę, ale. Jakby ma alibi, ale świadek naoczny, o, jeden z najmniej wartych zaufania dowodów na to, że ktoś coś zrobił. No dobra. Potem wsadzają naszą główną bohaterkę na statek więzienny, a Jedi sobie lecą osobno. Czyli wsadzili osobę, którą podejrzewają o morderstwo Jedi, na statek więzienny. Osoby, którą podejrzewają, że ma bardzo. ma wytrenowane jednak umiejętności władania mocą, wsadzili na zwykły statek więzienny? Co się może stać? Co może pójść nie tak? Statek się rozbija, ląduje na planecie, bo więźniowie zrobili rewoltę i się wydostali i, i, i sobie uciekli kapsułami ratunkowymi. I wyłapali i z tego się dowiedzieli, że ona przeżyła i rozbiła się na tym statkiem na tej planecie, przy której tych więźniów złapali, więc od razu nie poszli na tą planetę, nie sprawdzili, czy ona żyje. Nie sprawdzili wraku, eee, tylko wrócili. To też nie ma sensu. Dobra. I w sumie na tym, że wysyłają kolejną grupę Jedi z jej byłym, z byłym mistrzem głównej bohaterki, tak ją odnajdują i biorą do siebie, i potem wychodzi, że o, ale ja mam siostrę bliźniaczkę, ale ona nie żyje, bo ja ją widziałam, jak nie żyje. Ale potem dochodzi do kolejnego incydentu i o, była pod naszą opieką, nie mogła dokonać tamtego incydentu. Ta zła, bra... ta zła siostra bliźniaczka musi żyć. Cały odcinek spędzony na takich, kuźwa, głupich zabiegach fabularnych, że to się w pale nie mieści. No, zakładam, że musieli jakoś spowodować, żeby ta główna bohaterka spotkała się z tymi Jedi i razem podróżowali. Tylko po jakby to w jaki sposób spowodowali, że oni podróżują razem teraz jest oparty na takim chyboczącym się fundamencie. Po prostu zbudowali tą fabułę na piasku. Jeszcze po drodze była w ogóle scena jak nasza mechniczka, główna bohaterka naprawia coś na zewnątrz statku Federacji Handlowej. Fajna scena jak tam mają te buty magnetyczne je się doczepiają do statku i chodzą i nagle wybucha pożar na, na zewnątrz statku taki zwykłe, takie ognisko. Takie jak w lesie, kiełbasek brakowało i pianek nad nim, na patykach. Wyglądało, wygląda jak normalne ognisko, kuźwa. nie jest jakiś ogień, nie wiem, gazy wylatują, że tlen się pali sam, że coś, po prostu tak sobie... Co to jest cholera? Zapomnieli, że są w kosmosie? Są w kurwa w skafandrach, żeby oddychać móc żeby mieli tlen, ale ogień, ogień nie potrzebuje w Gwiezdnych Wojnach tlenu, tak? I wiadomo, wcześniej w Gwiezdnych Wojnach były wybuchy statków w kosmosie, tak? Statki wybuchały, no ale to statki, statki miały w sobie tlen. Jakby to zawsze można było wytłumaczyć te wybuchy, że wybucha też jakiś gaz, no coś musi wybuchać w końcu, tak? Jakiś, jakieś paliwo musi wybuchać. Tylko jak jest ogień taki po prostu, no w kosmosie nie ma paliwa, cholera! Nie ma tlenu! O... A na końcu pierwszego odcinka mamy scenę, jak nasza zła siostra bliźniaczka idzie sobie po jakiejś plaży i w tle słychać głos kogoś z maszką i w ogóle brzmi mrocznie i kajlorenowo darw Wejderowo-sitowo, bo jak maska i zniekształcony głos przez modulator i, i głośnik, to na pewno jest to ktoś zły, bo jest to świeże spojrzenie na gwiezdne wojny, przypominam. Więc yy, tak, to na pewno nie powtarzają się żadne inne utarte szlaki. Mówi jakieś pier absolutnie wyssane z palca rzeczy. Przewróciłem oczami, jak je usłyszałem, a na końcu tej sceny. Bez powodu zapala swój mieć świetlny. Tak, żeby pokazać, bo wiecie, bo jesteście głupi jako widzowie, nie macie rozumu, więc muszą wam pokazać czerwony mieć świetlny, że. O, to jest Sif, to, to, jest, to jest zła osoba. On, on jest po. On jest po mrocznej stronie mocy. To, to, to jest ten zły, nie? Tylko widzowie nie będą tego wiedzieć, jak nie zapali czerwonego miecza, nie? Więc musicie to pokazać. Tak jak, kurde, w Solo była scena, jak Darth Maul się pojawił yy, na hologramie. Coś tam się wkurzył i musiał odpalić mieć świetlny, żeby pokazać, że nie wiem, on jest Sifem. Jakby ktoś, jakby ktoś z widowni nie pamiętał, kim jest Darf Maul, i tak, to musiał pokazać swój czerwony mieć świetlny. No i to jest kolejne powielenie czegoś, co już było. I to już wtedy było głupie, a teraz jest jeszcze głupsze, bo to jeszcze w... z maulem można to wytłumaczyć tak, że zapalił ten mieć świetlny, żeby przestraszyć tą osobę, z którą rozmawiał. To tam to miało jeszcze sens, ale tutaj, tutaj ewidentnie zrobili to, żeby pokazać, że u. To jest Sif, czy ktoś, kto się kojarzy z sifami, że to zła strona mocy i tak dalej. Drugi odcinek zaczyna się od tego, że nasza zła siostra bliźniaczka idzie do drugiej świątyni Jedi zabić kolejnego mistrza. Okej, okay, przekupuje jakąś dziewczynkę, żeby zapukała, droid się wystawia głowę, że o, kto tam wchodzi i coś takiego, a ona rzuca jakieś, jakieś ustrojstwo w tego droida, w tą taką główkę mechaniczną z oczami, że żeby to wyłączyć i to tyle, to, to tyle wystarczy, żeby się włamać do świątyni Jedi i nie mają jakiejś większej ochrony, jakiejś okej, okay, dobra, spoko jakieś ustrojstwo z czarnego rynku po prostu wystarczyło, żeby włamać się do świątyni Jedi, OK, wchodzi sobie głównymi drzwiami, patrzy się przez chwilę, ktoś ten się chowa z korytarza, dobra, korytarz czysty można wchodzić, po czym dosłownie ujęcie się zmienia i ktoś przechodzi obok niej i w ogóle jej nie zwrócił uwagi w świątyni Jedi, jakaś obca osoba wchodzi do świątyni Jedi i nikt nie zwrócił na nią uwagi, dosłownie jest scena jak ktoś przechodzi z przeciwnej strony od niej, ją mija i absolutnie ze Reakcji nie wywołuje. No, okej, okay, dobra. No i ogólnie dobra. Po tamtej scenie już drugi odcinek nie jest aż taki zły. Yy, nie czułem, że zmarnowałem te pół godziny jak na pierwszym odcinku. Już trochę lepiej do niego podszedłem, ale nadal ta paczka tych dwóch odcinków absolutnie mnie nie zachwyciła. A tak jak mówiłem na początku, chyba do tego służą odcinki pilotażowe, żeby zachęcić widzów do oglądania dalej, tak? I wyczekiwania tych premier, tych odcinków następnych. Nie wiem, nie pokazali absolutnie nic, co jest ciekawe. Pokazali tylko stare zabiegi fabularne, które istnieją tak długo, jak istnieje kin kinematografia. Pokazali jakąś randomową osobę, która kiedyś była Jedi i już nie jest, jej zła siostra bliźniaczka. Się okazało, że żyje i jest trenowana przez. Użytkownika ciemnej strony mocy i to tyle i że zabiła już dwójkę z czwórki, Jedi, którą chce zabić i wiedzą gdzie lecieć dalej, bo wiedzą gdzie jest trzeci, bo czwarty podróżuje z nimi, jest w ekipie głównej bohaterki, więc no więc nawet nie ma intrygi. Jedną rzeczą, która może być intrygująca, to ten mistrz właśnie użytkownik mrocznej strony mocy, tylko no pojawił się raz na parę sekund i nie wiadomo w ogóle, kim on jest, o co chodzi. No i nie zachwycił w tej scenie. Wyglądała ona komicznie, więc te absolutnie nie wiem, nie, nie, czuję, nie czuję tej intrygi. I tak się zastanawiam, po, po cholerę ten serial został stworzony, bo o ile mi pamięć nie myli, ten serial na początku, jak go ogłosili, miał mieć taki wydźwięk, że pokażą Gwiezdne Wojny od strony tych. Złych. Że główną bohaterką miała być osoba, która będzie po ciemnej stronie mocy i jakby mieli pokazać tą drugą stronę monety. A tutaj w sumie wychodzi na to, że no dalej jest to samo. Jest to jakaś nudna opowieść o jakichś randomach, o których nic nie wiemy. Po, po co? Dla kogo? Co jeszcze mnie dziwi, to. To jak jest ten serial oceniany na Rotten Tomatoes. Na zgniłych pomidorach od recenzentów mamy 91% pozytywnych ocen. Top Critics 75%, All Critics 91%, ale ocena publiczności to 31%. No i no i to, to kto ma rację? To to Krytycy się znają, więc oni mają rację? Czy to widownia ma mieć rację, bo to, to dla widowni jest stworzony serial, tak? Nie dla krytyków. Co mi obchodzi zdanie krytyka, skoro mi się serial nie podoba? I to pokazuje tylko, że tym ocenom krytyków nie możemy ufać. Bo po co, po co istnieje coś takiego jak recenzja? Czy krytycy istnieją? Po co? No, żeby pokazać konsumentowi, że ten produkt warto kupić. Warto z niego korzystać, warto to obejrzeć, warto gdzieś pojechać, tak? Warto coś zjeść, czy to restauracje, czy to filmy, czy to gry, co sobie wymyślicie. Po to istnieją krytycy. No to skoro krytyk ocenia coś pozytywnie, coś, co jest przez użytkowników, konsumentów. Uważane za totalne łajno, chyba nie, nie robią dobrze swojej roboty, ci krytycy. Ale tutaj nie tylko krytycy źle robią swoją robotę. Aktor, który gra jedną z głównych postaci, czy tam poboczną postać, ale w ekipie głównej postaci, jako rycerza Jedi, w wywiadzie palnął, że Anakin Skywalker rozsadził gwiazdę śmierci. No i podsumowując, mam wrażenie, że rozminęli się z wizją, którą chcieli sprzedać na początku, że będziemy widzieć właśnie tą drugą stronę monety. I dostaniemy serial, której głównym bohaterem będzie ktoś po tej mrocznej stronie. Od serialu Gwiezdnych Wojen też oczekuję czegoś, jakiejś ciekawej historii, która będzie epicka i będzie dużo mieczy świetlnych i gwiezdnych wojen, a tu nie ma ani wojny, nie jest za bardzo gwiezdnie i nie ma za dużo laserowych mieczy, więc też trochę tak, mhm, mm dobra. Przynajmniej w pierwszych dwóch odcinkach. Ale takie jest założenie pierwszych dwóch odcinków mają zachęcić widza, a mnie to absolutnie nie zachęciło do oglądania dalej. Rozminęli się też gdzieś z logiką, z tym ogniem i tak dalej, i zabiegami fabularnymi. Jakby całe założenie spotkania się postaci i decyzji, które te postacie podejmują, są zmyślone absolutnie na, dla, dla serialu, nie są absolutnie logiczne. Wszystko jest takie, tak układa się w całość, bo tak sobie ktoś wymyślił, że coś się miało wydarzyć, w jakimś miejscu bohaterowie musieli się znaleźć, czy to w miejscu fizycznie, czy musieli dojść do jakiegoś wniosku, tylko nie mieli absolutnie pojęcia, jaką drogę przybyli, do to, co, co musieli pomyśleć, żeby dojść do tego, więc absolutnie coś idiotycznego wymyślili, coś wymyślili, żeby dało się to jakoś wytłumaczyć, ale jak się o tym dłużej pomyśli, to nie ma to absolutnie sensu. Serial nie jest tak zły jak Kenobi, nie jest nawet chyba tak zły, przynajmniej te dwa pierwsze odcinki, jak Boba Fett. Przy czym Boba Fett miał bardzo dobre fragmenty z ludźmi pustyni, a tutaj, tutaj nawet tego nie ma, więc. No ale nie, da dalej bym te pierwsze dwa odcinki postawił ponad Boba Na no aktualnie jest dość mid. No, no, jest takie 5 na 10. Nie zachwyca absolutnie i nie wiem, czy będę marnował więcej czasu na oglądanie następnych odcinków. No, no, jest takim suchym, cichym pierdem, który ani nie pachnie zbyt ładnie, ale też nie jest na tyle głośny i nie wali na kilometr, że ktoś ci zwróci uwagę, jakie to jest kiczowe. No takie, takie. Mm, eh. Kolejny serial, który mnie absolutnie zawiódł. I powoduje, że. Okej. Okay. Gwiezdne wojny. Kiedyś. Hype. Aktualnie. A. No i nie ma co tu więcej mówić. No, narka.